Bieg o Puchar Burmistrza Łukasza Późnieckiego jest już w Polkowicach tradycją. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wszystkich fanów biegania. Z roku na rok chętnych do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji przybywa. Zdrowie jest jednym z priorytetów gminy Polkowice, dbanie o zdrowie mieszkańców. Taką formą są również biegi organizowane od wielu, wielu lat w naszej gminie. To już tradycja. Tym razem zawodnicy stają na metę, by bić się o Puchar Burmistrza Polkowic. Serdecznie z całego serca dziękuję wszystkim właśnie, którzy na starcie tego wyścigu stanęli i którzy podjęli rywalizację. Mam nadzieję, że ona będzie sportowa oczywiście i przyniesie same sukcesy i rekordy osobiste. Mieliśmy na liście 130 zawodników na dystansie 10 km. Startują zawodnicy, jak również na 4 km Nordwalking. Jako pierwszy linię mety przekroczył Roman Adamowicz. Mężczyzna do amatorów nie należy. W tegorocznym sezonie brał udział już w 28 biegach. Co ciekawe, do Polkowic na bieg przyjechał rowerem z Leszna. Dużo górek było. Myślał, że dzisiaj bieg nie pójdzie. No fajna, fajna trasa. No górek nie ma, taka płaska trasa, można szybko biegnąć. No i fajna organizacja, takie depozyty, biuro, wszystko tak, no fajne. Wśród kobiet triumfowała natomiast Natalia Semenowicz. Bieg bardzo fajny, ja pierwszy raz w Polkowicach i myślę, że nie ostatni, obowiązkowo przyjadę. Dobrze trasa i fajny bieg. Wśród maszerujących na dystansie 4 km zwycięzcą okazał się Jacek Guzek. Dużo chodzę na tych zawodach Nordic Walking, no to trochę prędkość mam, raz w tygodniu też trenuję, nie? No to, a to jest na zdrowie, na kręgosłup pomaga. No i polecam wszystkim to, żeby korzystali z tego sportu. Najlepszym wręczono puchary, medale oraz nagrody finansowe. W wydarzeniu brały udział całe rodziny. Organizatorzy zadbali bowiem o atrakcje dla najmłodszych.